No siemanko, minął tydzień od świąt, wróciliśmy już na właściwe tory. Jest niedziela, w końcu w weekend świetna pogoda, przynajmniej jeśli chodzi o słońce, bo wiatr to jest jakaś katastrofa. Nie wiem, już drugi miesiąc chyba wieje tak, że ja pierdzielę. Ja właśnie zrobiłem swój trening, miałem sprinty 30, 20 i 10 sekund. Jak na trzeci tydzień treningowy, w zasadzie jego końcówkę, no to poszło całkiem nieźle. Tam na 10 sekund, jak dobrze pamiętam, 1000 watów, na 20 850 bodajże, a na 30 koło 800, to jeszcze potem sprawdzę. No teraz wracam po Małgośkę i zrobimy sobie jakieś 5 dyszek. Dzisiaj też tak w miarę lajtowo, chociaż z kilkoma akcentami, bo Gosia znowu we wtorek jedzie kolejny wyścig w lidze, więc trzeba rozkręcić trochę nogę, trochę rozgrzać, jutro podtrzymanie. No i w niedzielę, przepraszam, we wtorek pełen ogień. Tak więc jadę po księżniczkę, odpalamy wroty i ciśniemy. Mam nadzieję, że tej kruszynki dzisiaj nie zdmuchnie. Jest i ona. Co? Będzie spoko? Z treningiem? Nie wiem, chyba tak. Zawsze. Dobra, no to lecimy. Ogień! Dzisiaj dojechaliśmy do pałacu na wodzie w Wojanowicach. Tutaj niedaleko przebiega trasa szosowego klasyka w Miękini, który w zeszłym roku się nie odbył ze względów pandemicznych. A szkoda, bo miałem walczyć o 10 miejsce w M30 w generalce. No ale trudno. Teraz ma być w sierpniu. Został przeniesiony z kwietnia. No miejmy nadzieję, że w tym roku się uda. Poza tym ciekawa miejscówka na chillout albo na zjedzenie banana. Smacznego. Dzięki. No, a u mnie z nowości wjechały dętki lateksowe. Musiałem założyć przedłużki. Się schowały, ale spoko, bo czarne przedłużki, więc nie rzucają się tak w oczy jak srebrne wentyle. W porównaniu do dętek speca komplet waży jakieś 32 gramy mniej. I lateks niby ma mniejsze opory toczenia, ale jakoś totalnie tego nie zauważyłem. Muszę jeszcze opony jakieś na przyszły sezon nowe kupić, bo o ile te S-Worksa są lekkie, to mają dość spore opory toczenia według testów. I zastanawiam się, albo pójdę w szpalbę Proany, które miałem w poprzednim sezonie i byłem zadowolony. Może Continentale GP5000, aczkolwiek podobno mocno się zużywają i miałem już Continentale GP4000 i chciałbym coś nowego. No i teraz kuszą nowe Pirelli P0 Race. No, może to. Jeśli macie jakieś opony godne polecenia, no to piszcie w komentarzach. Chętnie rozważę wszystkie propozycje. Rób, rób. No nie wstydź się. Dzień bez selfie, dzień stracony. Maszyny odpoczywają. Coś musimy w końcu z Gosim Cubkiem pomyśleć. Trzeba spróbować Fujiego w końcu poustawiać, bo to sezon się zbliża startowy. Więc dobrze by było, żeby już pojeździł jakimś lżejszym rowerem. Bo tutaj Cube chyba 11 kilo? 11 kilo ważył, jak dobrze pamiętam. Bardzo ciężki. Tak, a Fuji niecało 8,5, więc różnica jest spora. Gosia, przy Gosi te 3 kilo różnicy to prawie 1/10 wagi. No. Dobra, posililiśmy się, ciśniemy dalej, bo pogoda coś, kurczę, się troszkę zachmurzyła. Całkiem fajna miejscówka, tylko kurwa tyle ludzi, to dzisiaj tutaj chyba nigdy nie było. Blisko Wrocławia to na rowerach skoczyć tutaj to jest moment. Chyba z 45 minut jechaliśmy? No, 45, jeszcze z gwiazdem. No, dokładnie. Thank you.
zmęczyłem. Co? Ja się zmęczyłem. No, mocny wiatr. Zrobiliśmy w sumie 50 km. Teraz jesteśmy na wrocławskim rynku, idziemy coś zjeść. W końcu weekend, więc jak to nasza tradycja, jemy na mieście. Dzisiaj życie na krawędzi, bo zaczynamy od deseru. Potem planie... Deser nie przetrwał, niestety. Tak, deser trudno wziąć na później, ten, który chcemy. No a potem w planie są pierogi, ale nie wiem, czy się wyrobimy. Zobaczymy. No i nic. Ludzi pełno, pogoda fajna. Szkoda, że tylko... No, ale tutaj między budynkami na szczęście jest w miarę przyzwoicie. Dzisiaj na tapet wjeżdża Chimney Cake Bakery i kołacze cynamonowe. Oczywiście nie weźmiemy zwykłego, tylko weźmiemy wersję z lodami. Że zwykły to by było za małe. Gosia wybrała z Rizis, tak, peanut butter, a ja wziąłem z Nutellą i z Oreo. Nie jadłem tego już parę miesięcy, ty chyba tak samo. No więc nie możemy się doczekać. Co tu masz? W końcu. Proszę. Tutaj Gosi z Rizis, tak, mój z Nutellą, do tego kawałki brownie z petarda. No to nic, bierzemy się za jedzenie. Jednak na pierogi nie zdążyliśmy, pierogarnie nas zamknęli, więc poszliśmy we wrapy, uwaga, wegańskie. To jest niezła historia, bo tak jak ja uwielbiam mięso, ty... No ja też. No ale dzisiaj taka fanaberia. Coś innego po prostu dzisiaj mamy do spróbowania, niekoniecznie mięsnego. Tu wzięliśmy sobie dwie wersje i podzieliliśmy na pół. Jeden jest z frytkami w środku, humusem, cheddarem i sosem chili. A drugi z falafelem z buraka, humusem, z awokado, jakimiś tam wodorostami i mascarpone. Dzięki za spędzenie z nami kolejnej niedzieli. My się zabieramy za jedzenie. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, jak ktoś jeszcze nie subskrybuje. No i do zobaczenia przy następnym materiale. Do zobaczenia. Dziękujemy. Pa.